Witam Was bardzo serdecznie w podcaście dziewiarskim, gdzie opowiadam o tym, co u mnie się dzieje na drutach, na szydełku oraz wplatam trochę tematów norweskich. Nazywam się Gabriela, ale znacie mnie jako Fjordlana właśnie na Instagramie, YouTubie i Facebooku, a Fjordlana, ponieważ od ponad 10 lat mieszkam nad norweskim fiordem, no i właśnie tutaj wplatam też takie troszkę informacje na ten temat mojego życia z mojej perspektywy właśnie w tym pięknym kraju. No dzisiaj jest deszcz, dość mocna mgła, miałam nadzieję, że chociaż będzie tutaj fiord widać, ale tak jak patrzę na podglądzie, to nie za bardzo. No ale niestety, taka pogoda, taki urok u nas najczęściej ostatnimi laty przynajmniej. Piękna pogoda jest w maju, a później no to już trochę zależy, trzeba łapać po prostu chwilę, jak jest jeden dzień słońca, to się wszyscy naprawdę cieszą. Jeśli chodzi o projekty, to tak naprawdę nie mam za dużo skończone i za bardzo nie mam Wam też co pokazać, bo też część trochę zostawiłam w pracy, ale szykuję się także na wyjazd i nie za bardzo jestem w stanie zabrać projekty, które aktualnie mam. Ale zacznijmy od tego, że właśnie na weekend jadę z moją córką na 4 dni na taki dość duży piłkarski zjazd, camp. Nie wiem do końca jak to nazwać, ale chodzi, że jedziemy troszkę daleko stąd, będziemy nocować w szkole, ja będę jako opiekunką całego właśnie zespołu, powiedzmy, razem z dwoma innymi mamami. Jestem też właśnie jako kierowcą, o co się strasznie dziwię, że się zdecydowałam, no ale no niestety już akurat jedna z mam nie ma prawa jazdy, więc musiałam też jakoś, żeby się wszyscy oczywiście zabrali. No ale trudno, będę musiała jakoś zdzierżyć ten temat. Na szczęście część drogi znam, później tam kawałek dalej, drugą połowę, no tak już troszeczkę pół na pół, bo tam nigdy jeszcze nie byłam, no ale myślę, że damy radę. Fajnie, że akurat jedziemy troszkę większą ekipą, powiedzmy, czyli akurat nie tylko ja jestem tam jako pierwsza, więc jakoś mam nadzieję, że się będziemy wspierać. No ale z tego względu właśnie, że będzie taki wyjazd, no to muszę coś poplanować, co zabiorę. No i tak, myślałam o kardiganie, tym właśnie, tych kwadratach, tu mam te czerwone kwadraty, które są właśnie w tym wyzwaniu, o którym już mówiłam nieraz. No ale już mam prawie większość skończona, więc zostałoby zszywanie i tak dalej. A myślałam, żeby dla Was też coś nagrać. No i przede wszystkim też nie chciałabym zszywać gdzieś tam na materacu czy gdzieś na boisku. Więc no to ten projekt na razie musi poczekać do następnego razu, więc to odpada. Myślałam o kolejnym projekcie z kwadratów, ale mam problem, bo nie mam za dużo włóczki. Dodatkowo, jeśli pewnie widzieliście na moim kanale, pojawił się tutorial na właśnie, nie dość, że takie dmuchawce, takie kwadraty, to jeszcze właśnie z okazji tego wyjazdu zrobiłam sobie taką torebkę na pokrowiec, na bidon. No i najśmieszniejsze jest to, że już moje dziewczyny się kłócą, oczywiście one mają swoje, ale no stwierdził, że ten jest taki super, że one już się kłóciły, która będzie przejmować właśnie ten bidon ode mnie. A tym bardziej zrobiłam sobie go dlatego, bo muszę Wam się pochwalić, że powstała u nas drużyna piłkarska kobiet i właśnie już byłam na dwóch treningach. Trenujemy raz w tygodniu, nie jest to może jakieś tam super ekstra zaawansowane. Co prawda, no ja jestem jedną z tych starszych osób, jak na razie, jeszcze dopiero zaczynamy, powiedzmy raczkujemy, ale jest dość dużo chętnych, więc z treningu na trening tak naprawdę pojawia się zawsze chociaż jedna jakaś nowa osoba. I no to jak ja już byłam dwa razy, no to ostatnio też była jakaś jedna, ze mną była dziewczyna, w sumie dwie dziewczyny, które przyszły pierwszy raz tak w tym samym czasie co ja, były też ostatnio na drugim i dodatkowo jeszcze kolejne, więc tak powoli, powiedzmy, wieść się rozchodzi, więc jest super, że teraz wychodzi na to, że cała rodzina jest piłkarska, każdy coś trenuje. No i właśnie moim zdaniem taki właśnie pokrowiec na butelkę z wodą jest idealny. Tym bardziej, że bardzo często przy treningach czy przy meczach, no to większość tych butelek jest po prostu w jednym miejscu gdzieś i większość jest no dość podobna. A taka właśnie fajna torebka, takie etui, taki pokrowiec pozwala też szybko
odnaleźć tą naszą butelkę z wodą, a dodatkowym jeszcze atutem jest to, że ona się aż tak bardzo wtedy nie nagrzewa, jeśli świeci dość mocno słońce, więc moje dzieci oczywiście mają już nawet po kilka, bo mają tak samo kilka butelek na wodę, także w różnych plecakach, w różnych, do szkoły mają inną, na trening mają inną. Więc wiem, że to jest naprawdę przetestowane i na pewno powstaną u mnie jeszcze takie, no dlatego stwierdziłam, że podzielę się z Wami takim właśnie podstawowym wzorem. Tutaj co prawda starałam się zablokować, ale troszeczkę tak pół na pół mi wyszło, no ale z czasem to też się dopasuje idealnie, tak czy siak. No ja jestem zadowolona, tak jak już mówiłam, moje dziewczyny już mi chciały pozabierać mój pokrowiec na bidon, ale nie oddam. Powiedziałam, że ewentualnie będę mogła im zrobić jeszcze takie, ale to myślę, że z czasem, bo one to by chciały wszystko na już, a później tego nie używają. A to w tym akurat, jak wiecie, ja tego nie lubię, nie widzę w tym sensu, żeby robić, byle robić, więc jeśli coś jest naprawdę użytkowane u mnie w domu, no to staram się po prostu, jak wiem, że ktoś potrzebuje, albo tak jak teraz ja potrzebowałam, to sobie zrobiłam też. Moje dziewczyny mają, na razie im starczy te, co mają. Zobaczymy. Najwyżej im za jakiś czas może zmienię i zrobimy jakiś inny kolor. No ale to domyślam się, że wtedy i jakaś nowa butelka się pojawi, ponieważ no wiadomo, te butelki mimo wszystko też z jakimś czasem się troszkę zużywają. No i też trochę takie się robią. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Co prawda, my używamy tylko wody i ja nie leję żadnych soków, więc nie ma tam problemu z jakimiś przejmowaniem zapachu i tak dalej. No ale wiadomo, co jakiś czas po prostu też czasami jest tak, że no gdzieś tam pęknie ta butelka, bo jest zrzucona po prostu, więc to też jest super dodatkowe, można powiedzieć, zabezpieczenie, bo jednak albo mamy przewieszoną sobie właśnie tak jak torebkę, o, albo po prostu też jest zabezpieczona, że nawet jak spadnie, no to tu już troszeczkę bardziej ta włóczka chroni. Więc to Wam bardzo polecam. Tutorial na kwadraty, tutorial na cały bidon. Możecie to zrobić z dowolnych kwadratów, dopasować do swojej butelki. No i oczywiście tutaj nie musicie robić takiego sznurka jak ja. Ja tutaj zrobiłam taki sznurek, że sobie zawiązuję, więc ewentualnie jak mi się to troszkę rozciągnie, no to będę go mogła spokojnie skrócić. Idealne, jak dla mnie przynajmniej. Mam nadzieję, że fajny pomysł, że Wam też się przyda, Wam też się spodoba przede wszystkim. No i właśnie, te projekty mi zostały. Gonię z projektem z tego mojego magicznego koszyczka, jak to niektórzy powiedzieli. Bardzo się cieszę, że tak miło przyjęliście ten projekt. No, ale oczywiście tego projektu nie będę mogła zabrać ze sobą. Tam już no, jest trochę bardziej skomplikowany niż ten pierwszy projekt, więc no, nie chcę też zabierać czegoś tak bardzo skomplikowanego ze sobą, gdzie nie będę miała za bardzo czasu na takie przemyślenie tego. No i tak się właśnie zastanawiam, że mam dwie opcje i chyba obydwie opcje wezmę, ponieważ no jadę swoim samochodem, więc nie będzie aż tak problemu z ilością. I pierwszą myślą było wzięcie szydełka i robienie bryloczków dla ośmiorniczek. Czyli ośmiorniczek, bryloczków takich małych, z dowolnej włóczki, właśnie te, które ostatnio już Wam pokazywałam, że coś tam już zaczęłam. Co prawda miałam jedną zrobioną, ale no coś mi tam nie pasowało, więc ją całą sprułam. No i niestety akurat teraz zostawiłam to w pracy, więc nie jestem w stanie Wam pokazać, bo zaczęłam robić już kolejną i już myślę, że według tego wzoru bym robiła po prostu resztę tych bryloczków. No i to by był taki super. Mogłabym nawet cudzysłowie do kieszeni sobie wziąć i gdzieś tam pomiędzy meczami, czy gdzieś tam jak będziemy czekać, to zawsze coś tam mogę sobie podziubać. A drugim projektem, takim bardziej właśnie jak będzie jakiś wieczorem, będziemy siedzieć, czy na coś czekać, czy po prostu też będę pilnować dziewczyny, jak będą gdzieś tam się bawić, czy tuż przed pójściem spać, no to wtedy będę mogła sobie wziąć jakiś troszkę większy projekt. I tutaj zastanawiałam się, tak naprawdę, co by tu wziąć, ale chyba wezmę tą szarą włóczkę od mojej, którą dostałam od mojej szwagierki,
która sobie zamówiła właśnie sweterek i tak jak już mówiłam, ale przypomnę, bo może nie pamiętacie, albo jesteście tu pierwszy raz, no to właśnie dostałam paczkę z Polski od mojej szwagierki, która zamówiła kilka rzeczy i zamówiła właśnie włóczkę, jaka jej się podobała, kolory i tak dalej. No i właśnie chciała, żeby zrobić jej taki najprostszy sweter. Spodobał jej się sweter, który zrobiłam teoretycznie dla męża, ale że mu się nie do końca spodobał, więc przejęłam go ja. Mam taki fajny oversize'owy na podstawie wzoru od Dagny Zielińskiej Easy Sweater. Więc ona chciała taki sam w kolorze szarym, więc tak się zastanawiam, najprawdopodobniej go wezmę, bo to będzie taki naprawdę tak prosty projekt, a no wątpię, żebym jakoś daleko z tym zaszła, no bo wiadomo, to będzie jednak czas spędzony też bardziej z moją córką, z resztą dziewczyn z jej zespołu, z jej drużyny, więc to będzie takie troszeczkę w międzyczasie. Te właśnie myślę, no chyba wezmę jednak te dwa projekty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie zakładam, że będę robić jakoś mega długo, tym bardziej, że tak jak mówiłam, ja będę jako kierowca, więc prawie, no tam około 4 godzin w jedną stronę jest. Trochę stracony czas, bym powiedziała, ale no trudno, no czasami tak trzeba, więc jak już się podjęłam takiego wyzwania, no to jakoś przeżyję, powiedzmy, trzymajcie kciuki, żebym przeżyła tyle czasu tak naprawdę bez dziergania, ale no muszę coś wziąć, na pewno muszę coś wziąć, zawsze się znajdzie wolna chwila, wiadomo jak to jest. Wybaczcie, coś mnie ostatnio alergia męczy i tak mnie, mam wrażenie, że zaraz kichnę, ale co, cały czas coś mnie tam posmyra i nie idzie, nie chcę kichnąć, a już czasami nawet wymuszam, ale i tak to jakoś nie przechodzi. Za chwilę znowu mam uczucie, jakbym miała zaraz. No właśnie, jakbym miała zaraz kichnąć, nie wiem. Ale od razu muszę powiedzieć Wam pewną taką historię. Dość niemiłą. A mianowicie, kilka odcinków temu opowiadałam Wam, że w moich kwiatkach zamieszkał pewien gość, pewne stworzonko, jakieś tam robaczki. Nie pamiętam już teraz, jak one się tam nazywają, ale byłam w sklepie takim właśnie ogrodniczym, pytałam się co i jak i dostałam fajną poradę. Wszystko ładnie, pięknie. Tak, pozbyłam się tego robaczka. Moje kwiatki miały kwarantannę, no ale właśnie, miała to być smutna historia. I tak, pozbyłam się tych robaków, ale co się okazało? Że pojawiła się jakaś coś w stylu pleśni na tych kwiatkach. I jestem bardzo zła. Mam nadzieję, że oczywiście szybko przepłukałam wszystkie, otworzyłam z tych worków. I tak jak już rozmawiałam z moim mężem, mówię, no kurczę, pytałam się specjalnie specjalisty, tak myślę, kogoś, kto po prostu pracuje przy tym i poleciłby mi jak najlepiej. No ale mój mąż stwierdził, czy to czasami nie było tak, że tak mi polecili, żeby mi właśnie padły te kwiatki i żebym przyszła kupić nowe. No wtedy to wydaje mi się, że to bardzo, bardzo nie fair, więc od razu mówię, nie róbcie tak, jak ja mówiłam, że próbuję robić w tamtym filmie, czyli popsikałam jakimś tam preparatem i musiał być zawiązany w worku tam przez 2 tygodnie bodajże. I ja zaglądałam do tego codziennie i tak naprawdę jak tylko raz zobaczyłam, otworzyłam i od razu taki dziwny zapach był tego dnia. Od razu otworzyłam te worki i już było widać pleśń na jednym tam listku. Przepłukałam, ale na za chwilę, tak naprawdę po paru godzinach, jak tylko ten, to już na wszystkim było, na wszystkich łodygach i tak dalej była ta pleśń, więc dostałam, zrobiłam taką mocną kąpiel. Jak na razie, tu mam jednego, dlatego tak zerkam. Jak na razie, no, zielony się zrobił na zasadzie. One trochę bardziej mi się szare wydawały, że taki się zrobił, oklepnięty. Więc na razie jakiś tu nawet nowy pęd puścił. Nie wiem, czy tu widać, taki malutki tutaj. Więc trzymajcie kciuki, żeby jednak tutaj z nimi było wszystko ok. Oczywiście teraz zostawiam je trochę do przesuszenia. Na zasadzie ich na razie nie podlewam. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że mi to jednak. O, patrzcie, tutaj jeszcze jest taki nowy. O. Tu nowy liść jest. Bo to one się robią takie, właśnie taki długi i później dopiero się rozwarstwia. Akurat ten. Więc no,
Byłoby mi szkoda, ponieważ to były cztery kwiatki, właśnie ten żółtawy i dwa fikusy. W tym jeden taki właśnie z białymi rantami, więc byłoby mi bardzo szkoda. No i właśnie się zastanawiałam, czy to było właśnie po prostu niewiedza tego pana, czy po prostu właśnie tak jak mój mąż teraz podejrzewał, że czy to nie było na zasadzie, żebym ja te kwiatki ukatrupiła i przyszła kupiła nowe. No, nie wiem, zastanawiam się. Nie jestem w stanie, akurat to jest sklep w Bergen, więc to jest prawie no, 1,5 godziny jazdy ode mnie, więc tak się zastanawiam. Ostatnio byliśmy też tam i nie było tego pana akurat, więc nie wiem, czy jak to wygląda, no ale się troszeczkę zdenerwowałam, no bo wiadomo, szukałam jakiejś opinii. Tym bardziej nie patrzyłam za bardzo na zasadzie czytając w internetach, bo tam różne rzeczy można trafić, no ale jak widać nawet właśnie w takich miejscach też nie można być w 100% pewnym. Także przestrzegam, nie róbcie tego, będzie naprawdę szkoda. To tak jak mówię, co prawda pozbyłam się tych robaczków, ale no za to w drugą stronę poszło nie tak. No i jedynie co to teraz... Muszę poczekać, bo to teraz 2 dni minęły. Nic się więcej pleśni nie pokazało, ale już same to, że kwiatki były osłabione po właśnie tym dzikim lokatorze, no to myślę, że jednak przeżyją. No ale jak puściły 2-3 nowe pędy, to przynajmniej ten. Na tamtych też widziałam przynajmniej jakieś tam zaczynki liści. Kilka liści odpadło, ale one też były już wcześniej po prostu dość mocno zżarte, powiedziałabym, przez te robaczki. Zresztą tam chyba na tamtym filmie nawet pokazywałam, że jeden już taki był ten, więc one... liczyłam się z tym, że jakieś tam liście mogą odpaść, no ale jak zobaczyłam tylko jak to po prostu po tym jednym dniu tak naprawdę i tylko się zastanawiam, czy to przez to, że je wyciągnęłam, nagle się tak pojawiło, że dostało to jakby ta pleśń świeżego powietrza i się dopiero rozniosła. No nie wiem, właśnie w szoku byłam totalnie, bo jak tylko zobaczyłam, właśnie miałam zaglądać, zaglądałam codziennie, czy tam nic się nie dzieje. No jak tylko coś tam, tak naprawdę ostrzegawczy dla mnie był ten zapach. No i na drugi dzień już wszystko było w takim meszku, powiedzmy. No ale zrobiłam mocny prysznic, sam trochę poszurałam pomiędzy tym, więc mam nadzieję, że będzie ok. Właśnie suszę, no i tyle. Temat zakończony, na pewno będzie jakiś update, czy powiem za jakiś czas. Mam nadzieję, że dobrą wiadomość mimo wszystko, że jednak przeżyją. Plus jest taki, to już Wam pokazywałam, mój pęd już jest taki długi, więc nie dość, że tutaj kwitnie dalej, no to tutaj pojawił się drugi pęd. Więc nie jest tak źle. A, już myślałam, że jest kolejna, ale to akurat korzeń. Także no, to akurat no, są wszystkie moje kwiaty. Monstera moja duża puściła 3 nowe, piękne liście, więc nie jest tak źle. No, zawsze jest trochę szkoda, jak takie rzeczy się traci. No, ale... Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze takim jednym tematem, jaki chciałabym poruszyć, jest kwestia, o której tak naprawdę tylko troszeczkę napomknęłam, ale czuję, że trochę nie dopowiedziałam mojego zdania i dlatego chciałabym jeszcze trochę na ten temat poopowiadać. A chodzi mi o napomnienie o akrylu, o którym mówiłam w ostatnim odcinku, ponieważ no, ja nie uważam, że akryl jest tak w 100% zły i wszyscy, co używają akrylu, to są B i nie powinni się, nie wiem, nazywać rękodzielnikami. Nie, to nie o to mi chodziło, chociaż takie, nie wiem dlaczego takie komentarze dostałam i wiadomości, bo ja sama powiedziałam, że każdy robi z czego chce. Ja sama też mam akryl. Sama też wykorzystywałam. Powiedziałam, że ja osobiście już na pewno nie kupię 100% akrylu. Mieszanki? Tak, nawet mam w domu mieszanki. Ja nie widzę nic złego aż tak w tym. Plastik mamy wszędzie, poliester, nylon i tak dalej. To jest, można powiedzieć, na tej samej zasadzie, więc no to trochę głupie myślenie, także o, teraz wytniemy cały akryl, wszystkie akryl jest zły. No bo akryl, mimo że małe, ale ma też swoje zalety. Mimo że to tak jest trochę może kontrowersyjny temat, ale też ma swoje zalety mimo wszystko i to w kilku aspektach. No jak wszystko ma wady i zalety, nic nie jest takim złotym środkiem. No ja nie jestem taka bardzo anty, jedynie tak jak powiedziałam,
Ja zwracam uwagę, żeby to nie był taki 100% plastik, no takim, no może nie minimum, ale chciałabym, że jeśli zwracam uwagę, a mam wybór, mam tą możliwość, żeby na przykład wybrać bardziej naturalną, na przykład mieszankę z bawełną, nawet pół na pół, to już wolę tę mieszankę z bawełną niż 100% akryl. I o to mi najbardziej chodziło, że to by po prostu zmniejszać tą ilość i bardziej pokazywać, że jesteśmy zainteresowani w tej samej cenie, ale właśnie naturalnym. No bo nie oszukujmy się, największym atutem właśnie takich sztucznych włókien jest właśnie cena. I musicie też zrozumieć, że nie każdego stać, żeby kupić sobie, nie wiem, też bym chciała mieć kaszmiry, jedwabie, marzy mi się sweter z wikuni na przykład, chociaż nigdy nie dotykałam, ale tak powiedzmy, tak? Chciałabym po prostu, no to by był taki naprawdę coś luksusowego, ale jest tyle argumentów, za którymi też nie jest to aż tak dobre. I tutaj na przykład mogę przytoczyć taką teorię Izy Jagosz o LGMP, Lagosz My Passion, tak, LGMP. Która właśnie bardziej woli te sztuczne włókna, ponieważ nigdy nie mamy też pewności, jak te zwierzęta są traktowane, których włókna są wykorzystywane. Tak samo jak jedwabniki, które albo są pozyskiwane ten jedwab w sposób taki, że dopiero po ich wykluciu, albo gdy są, można powiedzieć, gotowane żywcem. Więc tutaj wszystko ma swoje wady i zalety. Nie jest nigdy tak, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Tak w 100%. No, nie zgodzę się z tym. I sama też rozumiem ten dylemat właśnie w stosunku co do ceny, a jakości. Bo nie zawsze właśnie, nawet jakbyśmy chcieli, to że jesteśmy w stanie zapłacić dużo wyższą cenę, a bardzo często też, tak jak nie wiem dlaczego, czasami niektóre dziewczyny negują na przykład dropsa. Ja nie neguję dropsa, ja czasami nawet nie mam dropsa po prostu ze względu na to, że tak jak mówiłam, ja tutaj mam bardziej dostępną włóczkę, na przykład taką, jak ja to się śmieję, że taki drops. Ale Viking, który jest po prostu dostępny stacjonarnie, idę, wybieram, dotykam, wybieram kolor, jak jest na miejscu, nie muszę czekać, nie muszę zamawiać przez internet. No, akurat tutaj nie ma nigdzie z dostępnej włóczki z dropsa, więc po prostu to jest ta dla mnie łatwość. Idę do sklepu, biorę co jest, nie muszę czekać, mogę dobrać sobie kolor, ale przyznam szczerze, że już mam chyba od miesiąca otwarte jedną stronę, gdzie jest właśnie włóczka z dropsa i mam tam pełen koszyk, ale cały czas się próbuję powstrzymać, żeby kupić włóczkę, bo mam tej włóczki jak każda z nas, jak każdy z nas, bo domyślam się, że panowie, właśnie, czy panowie też mają takie zapasy włóczek, czy to tylko my kobiety, bo mój mąż stwierdził, że to tylko my, chociaż on pełno ma narzędzi, które się nie zużywają tak naprawdę, albo przynajmniej nie w takim stopniu jak na przykład włóczka, którą przerobię na sweter, no już jest sweter, a nie włóczka, więc nie mogę jej przerabiać po raz kolejny, no chyba, że spruję sweter, to wiadomo, ale narzędzia, no właśnie, tu jest taki dość kontrowersyjna sprzeczka, ale już trochę się powstrzymujemy, no ale rozumiem też męża, bo mam dość duże zapasy, więc jak przyjdzie nowa włóczka, to też może być trochę, gdzie ja to pomieszczę? Już zaczyna mi tutaj wychodzić powoli. Miała być moja komoda. Komoda już jest pełna. Miała być właśnie tam z tyłu, w tym momencie za kamerą. Czasami jest za mną ten regał z włóczkami, który też już jest upchany. No i jeszcze takie w szafie. No i znajdzie się jeszcze kilka toreb projektowych, gdzie są aktualne jakieś tam projekty. Więc jest tego sporo. I staram się nie kupić, chociaż bardzo bym chciała nakręcać kolejne tutoriale, ale nie mam włóczki akurat na te konkretne projekty, jakie chciałabym zrobić, więc muszę trochę podgonić z tymi projektami, które sobie zaplanowałam, na które już mam teraz włóczkę, tak żeby ze spokojną głową, spokojnym sercem, spokojną duszą spokojnie sobie po prostu zamówić włóczkę, jaką chcę, na konkretne projekty, no bo mam jeszcze takie troszeczkę, no nie dość, że włóczki, które oczywiście są na konkretne projekty, ale mam też takie, które jeszcze tam zostały mi, bo coś tam
No, kupiłam, dostałam, no i nie wiedziałam, co z tego zrobić. No i tak leży, i mam na większość już plan, ponieważ no to jak już w zeszłym roku robiłam przegląd tych moich włóczek, tych moich zapasów, no to już mniej więcej planowałam, co z tego powstanie. Więc jest już jakiś tam zarys, no ale jeszcze się za to nie wzięłam, więc jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Są włóczki, które były kupione na konkretny projekt, więc już wiem, że to na pewno z tego powstanie. Nic innego, ale jeszcze niektóre są takie właśnie, no, może to, więc nie jest takie w 100%. Dlatego, no, bardzo bym chciała zamówić tą włóczkę, ale no, przyznam się, że chyba kilka razy dziennie zaglądam na tą stronę i przekładam, zmieniam kolory i strasznie kusi. A tak co jakiś czas jeszcze, jak wpada tam w koszyk, że jakiś tam rabat i troszkę ta cena spada, no to tym bardziej kusi, ale stwierdziłam, że na razie nie. Tym bardziej, że teraz niestety muszę sobie uzbierać na nowy statyw. Tutaj ten statyw, na którym właśnie nagrywam, jest przymocowany telefon, jest takim właśnie ringiem, że czasami jak jest troszkę ciemniej, to zapalam sobie światło. Ułamał mi się ten dings, powiedzmy, który trzyma tą lampę, i to do tej lampy jest przymocowany telefon, więc jak lampa mi spada, to spada mi cały telefon. No i właśnie teraz, jak stoi na wprost, jest ok, ale nie mogę go pochylić, bo mi to spada po prostu. I już przy ostatnim tutorialu miałam mega gimnastykę, no i wiem, że muszę sobie uzbierać teraz na nowy. No ale zobaczymy. Także nie będę już przedłużać. Dziękuję, że byliście dzisiaj tutaj ze mną i mam nadzieję, że do zobaczenia za jakiś czas. Trzymajcie kciuki, żeby jak najwięcej udało mi się właśnie w tym piłkarskim zamieszaniu coś tam podziubać. No i do zobaczenia. Miło mi było, że tutaj byliście. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, bo wiem, że jeszcze ponad połowa osób, co jest u Was tak dużo, ale według statystyk to chyba 54% osób nie subskrybuje, więc czekam i do zobaczenia. Pa!